Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. W dzisiejszym nagraniu tematy, które widzimy na ekranie. Inwestorzy lubią przewidywać przyszłość. 55 miesięcy z wewnętrznym podziałem na 3 razy 18 w okresie 94-98. Kolejne 55 miesięcy z wewnętrznym podziałem na 3 razy 18 w okresie 98-2003. Powyżej wykres S&P 500. Początek hossy na świecie idealnie w punkt. Następnie 55 miesięcy do szczytu hossy budowlanej w okresie 2003-2007. Dołek w 2009 po 18 miesiącach spadków. Kryzys grecki i kolejne 55 miesięcy z wewnętrznym podziałem na 3 razy 18. Zauważmy, że wypadło na 31 maja 2012 i był to dołek po kryzysie greckim. Dołek powinien dać przynajmniej 18-miesięczny wzrost. Rynek rósł po kryzysie greckim 18 miesięcy. Kolejne 55 miesięcy wypadało w grudniu 2016 roku. Taka była projekcja dołka wtedy zrobiona, bez znajomości prawej strony wykresu. Projekcja w przyszłość z zachowaniem struktury rynkowej i podziału wewnętrznego od 1993 roku wyglądała następująco i dawała datę grudzień 2016 roku. W grudniu 2016 doszło do silnego zwrotu. Oczekiwaliśmy wzrostu przynajmniej 18 miesięcy. Wzrost trwał 17 miesięcy i zadaliśmy pytanie, czy teraz 18 miesięcy bokiem, analiza bez znajomości prawej strony wykresu. I pytanie było takie, czy odpalamy w górę w kilkuletnią hossę trwającą 55 miesięcy. Hossa zaczęła się idealnie. Niestety była to hossa sztafetowa. Nie wszystko rosło. Na ekranie CLC. Banki słabe w tym czasie, co widzimy z prawej strony, z lewej GTS. Kolejny element COVID. Liczyć od dołka cyklu, czy rzeczywistego. Przecież cykl z 1993 roku nie mógł wiedzieć, że będzie COVID w 2020 roku. Dołek na bankach to szczyt na gaming. Nie rosło równo. Kapitał zaczął przeskakiwać pomiędzy tematami. Skończył gaming, zaczął banki. Hossa na NewConnect także się zaczęła przed COVID. I w 2024 roku mamy hossę. Ale problem tej hossy polega na tym, że w danym momencie czasu rosną tylko pewne tematy. Potem zmiana zbioru i ktoś, kto w 2021 roku kupił spółki z NewConnect, to od 3 lat traci. I mówi, co to za hossa, jak ja tylko tracę. Tak rynki się zachowują. Hossa budowlana. Z lewej kończył Boryszew, z prawej swój rajd zaczynał dopiero Skotan. Z lewej CDR, w hossie nie wszystko rośnie, bo inaczej wszyscy by zarabiali. A rynek głupi nie jest i tak musi zrobić, aby po 5 latach hossy większość stwierdziła, że nic nie zarobiła, bo albo inwestorzy trafiają w hossie CDR, który stoi, albo skaczą nie na te tematy, które trzeba. Albo się dają nasadzić na szczycie i płaczą, że inne spółki rosną. I kupili boomech po 70, bo były wyceny, że idzie na 200. Lub siedzą na tematach, które stoją, na przykład Amika. I płaczą, że gdyby kupili Alior po 20, to by mieli razy 5. I wszystkim o tym opowiadają. Jeżeli przyjmiemy, że hossa zaczęła się w lipcu 2019 roku i dodamy do tego 55M, to wychodzi styczeń 2024. Jeżeli natomiast przyjmiemy, że liczymy od COVID, to wychodzi sierpień 2024 roku jako szczyt cyklu. Z analizy bieżącej analitycy dostrzegają klin. Z punktu widzenia teorii, minimalny zasięg to podstawa klina. Do mocnego wsparcia doszło LPP, poziom 11 tysięcy. Sygnał kupna potwierdzający powyżej 15 tysięcy. Statystyka wskazuje na 80% szansę powrotu na 16 tysięcy z tych poziomów. Zamiast wierzyć w gusła, to lepiej grać rynek. Wskaźniki jedynie pomagają w wizualizacji zagadnienia prezentacyjnego. Twierdzę, że tym wykresem, nawet bez świec, można ogarnąć wszystkie rynki na świecie w każdej ramie czasowej. Prostota i handlowanie tego, co widać na wykresie. Przewidywaniem przyszłości niech się zajmie Pyfello. Kim był Pyfello? To widzimy na ekranie.
I na zakończenie motto dnia. Doskonały analityk to taki, który powie, co się zdarzy za pół roku, a potem powie, dlaczego to się nie zdarzyło. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.